Hej! Cześć, siemana wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders 3. Jesteśmy już po ukończeniu... po ukończeniu trzeciego skrzydła w pustce. I aktualnie jesteśmy w podwodnej jaskini. Do której uciekł? Używającą energii furia może chodzić pod wodą. Nice. Do której, żebym skończył myśl, spertolił prawdopodobnie kolejny grzesiek. A jak mam być szczery, to jak się mam szybko poruszać, to lepiej tą energię sobie wyłączyć i nie wiem, włączyć sobie ogień albo pioruny. Dobra, dopchnę to gdzieś, czy... Nie, to już jest blokada. Czyli to tyle... kurde. Nie ma tak łatwo. Dobra, tu są jakieś... Nie, kurde. Czekaj, tu, o. Dobra. Jakieś węgorze były tam. W ogóle tak to w ogóle nic kompletnie nie słychać z tego. Totalne wytłumienie jest w tej wodzie. To co? Oj! A to mina zbliżeniowa. To warto... warto wiedzieć. Okej, na górze nie ma nic. Tu jest jakieś przejście. Okej, widzę. Ponownie mnie gra uczy o tym, że mogę celować zbawieniem, nie wiedzieć czemu. Czy celować, czy mogę tych... dobra. Okej, że mogę te mogę striggerować na odległość. To akurat fajne. Wygląda na to, że grzech uciekł. Może byśmy... Nie mógł uciec daleko. Odnajdę go. Z ust mi to wyjęłaś. Co ty nie powiesz, obserwatorko? Dobra, kolejny Wulgrim. Nie wiem, czy ja go muszę tylko znaleźć, żeby się ten fast travel odblokował, ale wolę sobie tak jakoś do niego podejść i to... żeby on już wyskoczył z tej pustki, bo wtedy mam pewność. Głębiny. Nowa lokacja. Dobra, już mi to powiedziałaś, gro, że mogę chodzić pod wodą, kiedy mam ten całun włączony. Co z tego? Znaczy, co z tego? Super, a nie co z tego? Dobra, czy ja mogę rzucić? Nie. Nie mogę rzucić, ale w sumie jest to dość logiczne. Dobra, powoli od... Powoli, nie, nawet nie mając włączonej włóczni, nawet mi wracają te. Nawet wracają mi... Nawet nie zauważyłem w ogóle tej bomby. Powoli wracają mi te mary. Chociaż raczej nie muszę mieć włączonej włóczni, to chyba jest tak pasywnie włączone. Odzyskiwanie mar. Albo to jest wypluwane, widzę. Przez te rośliny chyba. No, Jezu, ile tego? To małe składowisko mar. To mi totalnie nie wyszło. Okej, ale jakoś mało wrażenie mi to robi. Nie wiedzieć czemu. I demoniczny artefakt na końcu ścieżki. No, nawet fajnie. Dobra, włączę to, żeby szybciej z tego stąd wyjść. W górze nie ma nic, więc tylko szybki powrót. Tutaj. I dobra, zobaczmy, co jest wyżej. Bo może i dzięki temu saunowi mogę chodzić pod wodą, ale muszę też wykorzystywać to, że mogę gdzieś dopłynąć i dopiero... potem sobie odpalić energię, żeby coś zebrać, tak jak tutaj. Adamantynowe srebro, no już na serio myślałem, że jakiś fragment dostanę, nie? Ale jak widzę, nie ma tak łatwo. Zobaczmy, właśnie jak tak wypłynę tak najwyżej. O, to tutaj coś jest. Jest jakiś przedmiot. O, i jest przejście energii. Tak to
nazwijmy, roboczo. To jest co? No, powierzchnia energii, ale mogę się potem przeturlać. O, turlawka energii. Aha. Dobra, no, to żem się popisał. Dobra, notka na przyszłość. Sprawdzać wszystkie te... Nie, no w górę mi płyń, czemu nie chciałeś płynąć w górę? Sprawdzać te ścieżki. No, wyskakuj. Ale nie samo to. Nią. Pięknie. I teraz to już po prostu muszę przejść na drugą stronę. Jak coś jest za winklem, no to... Sorry, ale tego nie będę jak zniszczyć. Tam jest kolejna rzecz do zniszczenia w sumie. No ale tego nie zniszczę. No chyba, że tam gdzieś sobie odblokuje przejście. Jeszcze trochę to wątpię. Oj! Aj, kurde, za daleko. Znaczy za daleko, za wcześnie puściłem guzik. No, wypływaj. Tam jakieś czerwone oki, ale to będzie chyba powrót, jak mi się wydaje. O, tu kolejna rzecz. Ale do tej się teraz nie dostanę. Jeszcze tutaj jest przejście. O, chociaż to może być... Tak, to jest jakieś przejście na potem, bo brakuje jednego tego. Jednego mieczyka brakuje. I nie wiem, czy to nie jest tamten mieczyk. Się kryje w bulwie. Czemu srebro? Dajcie jakieś kawałki albo fragmenty. No ludzie. Cię proszę o zbyt wiele. Już mam taki progres fabularny, a dalej takie, no nie oszukujmy się, ochłapy dostaję, jeśli chodzi o możliwości upgrade'ów. Jak daleki zasięg mają te miny, że ja przepływając leciutko obok nich stałem powiedzmy autonamierzony przez nich. Gdzie jest ta... A, dobra, tutaj będzie. Po tym już widzę. Kurde, jak ja miałbym to zniszczyć? Jeśli to nie jest powrót tutaj, to ja nie mam dlatego pojęcia, jak to zniszczyć. Bo jak miałbym to zrobić? Dobra, i teraz ostrożnie i nie puścić tego zbyt wcześnie. O. Dobra, jeszcze troszkę. Ja tutaj puściłem... O, w tym miejscu, a jeszcze muszę iść dalej. O, i teraz dopiero mogę puścić. Dobra. Ukłębek Mar. Nech. Zobaczmy, co jest tam. Tam jest przedmiot. Do którego chyba będę w stanie doskoczyć, tak mi się wydaje. Albo i nie. O, skubaniutki, jakby wyskoczył mi z tego. O, chyba krytyk sobie teraz wleciał. No. W sumie mam dzięki temu hołdowi zwiększoną szansę na kryta. Dobra, co to robi? To mi włącza to. Ale z tym nic nie zrobię. W sensie mógłbym to odpalić, ale jest za daleko. To jest dla mnie trochę dziwne, no ale... Nie, z niektórymi rzeczami w grze nie możesz dyskutować. Nieważne jak dziwne by były. Dobra, gdzie mnie prowadzi ten tunel? Poza tym, że mam nadzieję... Gdzieś, gdzie, nie wiem, znajdę jakiś kolejny ten element do przesuwania? O, proszę, o wilku mowa. A, dobra, i to jest ta druga strona. O, fragment adamantynu, to ja mogę zdobywać na pęczki. I to z wielką chęcią. No i dobra, mamy to.
Ej, co? Gdzie jesteś? A, tu się jeszcze schowały. Kurde, to jest to. Jak chcesz coś dobrze ukryć, to schowaj to na widoku. No i dobra, przejście otwarte. Przeciwniki zabite. Dziękuję. O, i tu jest jakieś przejście. Pum. O, przejście, no, zablokowane dojście do skarbu. I ciężko to nazwać skarbem. O, jest nasz miecz, czyli to jednak nie był tamten miecz, który wyhaczyłem wcześniej. Gdzie sobie pakowałem tego lewiatana? Muszę, muszę sprawdzić teraz. Już nie pamiętam. A do młota, dobra, ja mam topór. Czekaj, to sobie. Chociaż. Dobra, nie, dobra. Po co? Mam 271 tysięcy dusz. To mi to na dużo wystarczy. Dobra, tutaj, żeby nie polecić w dół, w sumie sprawdzę tak leciutko, czy coś tutaj się chowa. A, i coś się chowa, czyli warto jednak zejść trochę głębiej. No, a jak zobaczyłem, co się tu schowało, to trochę żałuję. Uważnie, jaki to jest postęp fabularny? My już mieliśmy ile? Zazdrość, gniew, potem była chciwość, lenistwo, ten ziomeczek w posterunku i żądzę. Sześciu bossów już mieliśmy, z czego trzy grzechy, albo cztery, już uwięziliśmy, bo dalej mnie zastanawia ten fakt, co powiedział żądzę, że niby zaprowadzą nas do zazdrości, ale przecież my zazdrość już uwięziliśmy. Na samym początku gry praktycznie, no to jak miałoby nas zaprowadzić do grzechu, który już jest przez nas uwięziony? Jeśli to oczywiście było gadane na serio, no bo... Jeśli chciały tylko sobie kupić tym trochę czasu, to ja nie widzę sensu czegoś takiego. Dobra, zniszczony. Czy to jest gdzieś jakiś guziczek? No, proszę, jak na zawołanie. A jego dziabaj. Tu sobie odpalę odpoczynek. O, kawałek adamantynu, proszę, i to bardzo bym chciał teraz zdobyć. Bo potrzebuję jeszcze pięciu, żeby moje szpony, czy szpony, kolce pogardy ulepszyć na kolejny poziom. Dobra, tutaj dziurę mamy. Do kolejnej części tej podwodnej jaskini. Kolejne węgorze. O, forma spustoszenia. Dawno już jej nie było. O, krytyk. Kurde, jak będzie krytyk mi... Chociaż nie, bo to się tylko przez jakiś czas utrzymuje. Pod warunkiem, że boss nie będzie sobie spełnił przydupasów, no to nie będzie mi dane tych krytyków sobie tak fajnie wykorzystać w trakcie tej rozgrywki. W sensie w trakcie walki z bossem, nie? Z tego, co zdążyłem zauważyć, niewielu bossów ma tutaj przydupasów. Jak na razie jedynym w tym bossem z przydupasami to było lenistwo, a i tak tylko na tym, na początku, w sensie tej, powiedzmy, pierwszej fazie, zanim zniszczyliśmy mu tron. A potem już sobie jakby odpuścił. Okej, mamy dwa. Ale tamten jest większy, czyli ten musi iść najpierw. Tam widzę jest szyna. Szyna. No to całe, którym mogę to popchnąć. Żeby się dostać dalej. Żeby dostać się dalej, to muszę najpierw to popchnąć.
Dobra. I teraz to do lewej, znaczy do, no w sumie do prawej, do lewej, zależy jak się stoi. To do końca, esencja burzy niech będzie. No i lecimy teraz w górę. Nowe składowisko Mar, to jest kolejna rzecz, której nie chciałbym już znajdywać. Okej, okay, czy tu się coś chowa dodatkowo? Okej, okay, nie coś, ale chowa się ktoś. Jakiś człowiek. Tutaj. Możesz mnie stąd wydostać? Jakim prawem on się tutaj... Może nie schował, ale jak on się tu dostał? Demoniczny artefakt kolejny, pięknie. To same artefakty to jedno, ale pytanie, gdzie ja znajdę tę esencję wybranego, której teraz potrzebuję. Cześć. A. To. Właśnie przydupas od tego. Od lenistwa. Kolejny Wulgrim. Kolejne przejście do otwarcia. Balda dzieje, że nic nie czujesz, naprawdę. Nawet ktoś bez węchu byłby tu odurzony. Czy coś szczególnego kryje się za tym zapachem? Łakomstwo. A proszę, czyli zgadłem. Zgadłem, że to ła a a ho 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 proszę, co my tu mamy? To nie jest właśnie ten kraken, czyli łakomstwo. Kurde, dość szybko go znalazłem. No, dość szybko, biorąc pod uwagę to, jak szybko jestem w stanie z tym one hit, one kill zabijać przeciwników. Ale jak mówiłem, ja mam gdzieś, co sobie ludzie pomyślą. Wolę sobie to włączyć niż bić się z jednym typem 3 godziny. Okej, znowu to coś, w sensie to, no, znowu taka ściana, powiedzmy. Oho, tu będzie arena jak nic. Będziemy walczyli z tym grzechem. Pytanie, czy on mnie za chwilę zaatakuje, czy... Jedyne przejście, jakie stąd prowadzi, to jest chyba tam, ale tam jest... Dla mnie to jest niedostępne. Czyli z niego woda kapie, czy co? Mam nadzieję, że to jest woda. Jak coś innego, no to fuj. Dobra, tu sobie płynę. O, nie ma tak pole minowe. A w środku oczywiście... Musi być jakiś przedmiot. O, anielski artefakt. Dobra, to Worf. Very Worf. Ale tak na wszelki sobie odpalę esencję płomienia. Zachowaj ostrożność, pani. No, ten taki... A la Cthulhu, inspiracja. Przeciwnikiem. Kolejne takie coś. No przecież... Aha, okej, okay. Zginął, ale jeszcze zdążył mnie zaatakować. Interesnie. Kolejny Wulgrim aktywowany. Kolejny Cokół / Pogisko. Jest kradziej dusz tutaj. Punkty wszedł. Dwukrotnie z rzędu. Ja teraz muszę wyczaić, gdzie mam iść. Tak, stąd przyszedłem. Tutaj jest przejście. Ale czy to jest przejście, które ja mogę zwiedzić, czy które ja muszę zwiedzić?
Nie, to jest chyba przejście z cyklu, nieważne gdzie pójdziesz, i tak musisz iść w jednym kierunku. No to dobrze. A, chociaż nie, bo widzę, że kryją się tu jednak jeszcze jakieś pomniejsze fanty. Na przykład tutaj chowa się fragment adamantynu, proszę bardzo. Tam nie doskoczę, nie ma szans. Ale ten fragment bardzo mnie satysfakcjonuje. 20 minut już minęło. Okej, znowu ten. Szpetotą dorównujesz siostrze. Rozumiem, ona teraz obrażała te pająkostwory, tak? No, bądź tak miły, weź mnie zaatakuj. No. No kurde, ciągle mi robi ten sam atak. Dlaczego ja z takiego przeciwnika... O, rdzeń ożywienia, pięknie. Rdzeń ożywienia to... To był ten, który zwiększa pojemność. Czyli teraz będę mógł mieć 5 sztuk. Ta mała komnata zmienia się. Czyżby to wskazywało drogę? Jeśli tak, to idziemy. Choć może się to wydawać nieprzyjemne. Chodzi o to? Teraz nie do końca wiem, o czym one gadały. Sekret tkwi w nadgarstku, obserwator. Więc ja chcę dokładnie poznać ten sekret. Albo wiedzieć wiedzieć jak trenowała ten nadgarstek. Chyba tu jest zamknięte, czyli tędy pewnie wrócę. Dobra, to lećmy tutaj. Odpalę sobie esencję płomienia, no bo chyba inaczej tam nie doskoczę. Nią. Łamek siły. No, odpal mi to. Zmień się w kulkę. I tocz się dalej. Czekaj, czy udało mi się w sumie zawalczyć już z tym grzechem teraz? Bo jestem chyba zajebliście blisko niego. Tak więc jak się uda, może no, kto wie. Może się tym. Może. W sumie to było śmieszne. Bo prawie. Czy prawie, no w sumie byłoby 3 bossów pod rząd. Bo po pierwsze. Jak on tam miał? Rorak? Chyba tak się nazywał ten boss. Z tego. Z DLC-ka. Rządzę z. Odcinka przed DLC-kiem. No i teraz łakomstwo, jakby się udało. 3 bossów z rzędu. Aha, dobra, im sobie zwrotnicy teraz przestawiliśmy, okej. Okay. Teraz jak to walniemy, to to się powinno ustawić po drugiej stronie. Dokładnie. I teraz będę mógł przejść. Tylko oczywiście z drobnym ognistym doładowaniem. Jestem sobie ciekaw, czy jak ja się rozpędzę, to czy dalej doskakuje? Bo ciężko jest mi to stwierdzić. Doładowanko w górę. Doładowanko w górę. A! Proszę bardzo, coś schowane. Kawałek adamantynu, takie schowane rzeczy lubię. Ile już ich mam tak w ogóle? A właśnie, ja ciągle mam tą. Wykupiłem tę zbroję, a w ogóle jej nie ubrałem jeszcze. Dobra, zbroja energii. Światło zniekształca się pod wpływem magii promieniującej z tej zbroi, gdy jej posiadacz wykonuje ataki energią. No, ładna. Ładny fiolet. A, ale widać, że już jestem buffowany dzięki temu. Ale poza tym to chyba niewiele się zmienia.
Ale same te zbroje wydaje mi się, że nic, nie dają nic więcej. W sensie one jak na razie daje mi tylko efekt wizualny, więcej mar z rozbijanych kryształów i co tam jeszcze było? No pokaż. A i redukcja fizycznych obrażeń, ale tak o to nic więcej. No przynajmniej nie zauważyłem, by dawało to póki co cokolwiek. Bo niby tam mają być te ataki konkretną esencją buffowane, ale jakby umówmy się, w trakcie walki to raczej... Możesz wyglądać jeszcze gorzej w łakomstwie. A jednak cuda wciąż się zdarza. Przebrzydłe cuda. To był chyba pocisk połączony z obrzydzeniem, jak mi się wydaje. Dobra, a wracając. Tutaj fragment adamantynu, pięknie. Właśnie mnie sprawdzić, ile ich mam, Jesus. Mam 5 fragmentów i 2 kawałki. To jeszcze 4. Ej, no kurde, chyba uda się zawalczyć jeszcze z tym grzechem. Nie, ale kurde, momentalnie wybrałem sobie... dlaczego ja czasami mylę lance z włócznią? Niby ten sam rodzaj broni, ale... O, anielski artefakt. Jak one teraz dropią? Chyba trzeci z rzędu. Dobra, ale żebym teraz nie zgubił wątku. Zbroje. To zakładając, że walczę na przykład... Teraz bym walczył z bossem, z łakomstwem. No to umówmy się. Kto w trakcie walki zmienia na esencję ognia, po czym zmienia zbroję, potem zmienia tą esencję, zmienia zbroję, zmienia na tą esencję i zmienia zbroję. No kto by tak robił? No nikt! Bo to totalnie wytrąca w ogóle z potyczki. Nie, tutaj nic nie ma. Totalnie wytrąca z rytmu. Nosisz sobie jedną zbroję, bo ci się podoba i tyle. Oho, będzie bosik. One shot, one kill wyłączono, żeby był fair fight. Jak ona zajebiście wygląda w tej esencji? Naprawdę sądzisz, że ona się na to złapie? Ja nie zauważam, żeby jeźdźcy musieli cokolwiek jeść. To jest co, melon? Panie, musisz się obudzić. Fajna czaszka. Musisz wrócić. Chyba demona. Nieźle, łakomstwo. Ale żądze próbowały już na mnie tej sztuczki. Pani! Ładny unik. Przerwałaś moją iluzję. Trzeba było zostać wewnątrz swojego pragnienia jeszcze. To, co zaraz tobą zrobię, będzie o wiele mniej miłosierne wieści. Jezu, co to są? Zeżarte zwłoki? A może aż tak jest głodny? I pozwolić, byś się przyglądała, jak z brzucha wypływają się wnętrzności. Jezu, jaki on jest paskudny. Wygląda jak ja przed COVID-em. Wróć, w trakcie COVID-u. Może nie tak łatwo będzie mnie zabić? Najłatwiej ze wszystkich. Jeszcze nie jestem pełny. Dobrze wiesz, że próbowałem. Ucztowałem i ucztowałem, ale wciąż nie czuję się zaspokojony. Co? Gość się nam opierdolił konia.
Opierdoliłeś mi konia! Opierdoliłeś mi konia! Żryj topór, kurwo! Zachciał ci się żreć mojego konia! No co za jebany chuj! Konia mi... O, dobra, trutka na ziemi. Zażar mi konia się jeszcze będzie, kurwa, cieszył! Au! A dobra, spróbuję tu jak amoku na niego wykorzystać. Kurde! A, okej, czyli tylko... Czyli tylko od tego jaśniejącego elementu. Oj! Gość mnie właśnie wymamlał! Jak dziecko! Wziął mnie do... Wsadził mnie do pyska i wymamlał! Dobra, zaś będzie pluł, no to ja sobie go w takim razie obrzucę trochę zbawieniem. Szkoda, że miał jakiegoś ataku z tym ze zbawieniem. Po kontrze, to było dość fajne. Nie wzmocnienie na przykład, żeby uderzyło, nie wiem, 3 razy? Maybe? Za wcześnie. A to w ogóle nie był unik potrzebny. Tutaj w ogóle unik się nawet nie pokazał. Czy nie pojawił. No nie! Co jest? O, dostał w pysk. Dość posolidnie. Co teraz? Okej, jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy przed chwilą. Okej, ziomek się zmienił w to coś. Czy tam, nie wiem, pokazał swoje prawdziwe oblicze Krakena, czy coś tam. Okej, zaszarżował. A, czekaj, chyba wiem, co mogę zrobić. Pytanie, czy on będzie dalej wykorzystywał to, czy dalej będzie mnie chciał zeżreć na odległość. Czy tutaj zastać mnie, bo jeśli tak, to mogę wykorzystać te bombeczki. I? Nie, teraz póki co tylko szarżuję. Dawaj, spróbuj mnie zjeść. O, jest, dało się. Dobrze. No. Mam całą energię, więc jestem na to niewrażliwy. A to oczywiście musi być za wolne. Co nam to musisz zeżreć? On to musi zeżreć, tak mi się wydaje. Bo teraz się w to zszarżował, nic sobie z tego kompletnie nie zrobił. No. O, ładnie. No, tu, do niego! Do niego! No. Nie wierzę. No kurwa, nie wierzę. Nawet mi idealny unik wyszedł. Pięknie. No. Dobra, leci. Że on oczywiście nie będzie teraz chciał stać. Czy nie? No tak. O! Uda się? Nareszcie się udało, dobra. O, czyżby Grzesiek dostał z gagi? Okej, to mi się nie udało. No, dawaj, chłopie. Walka z Krakenem w taki sposób? Dość interesująca.
Dobra, jak coś wypluło też z tamtej strony. Znowu szarżuje. Aha, bo zamiast lecieć za mną. Nie no. Zbugowana jest jakoś ta wersja. Czy ta wersja, ta konkretna roślinka. No czemu w niego to nie leci? Jezus Maria! Tam to zapał od razu, a to leci do niego? Do mnie, do niego? Do mnie. I się nie umie zdecydować, do kogo ma lecieć. Piękny unik. No. Dawaj, zrób się głodny. Spróbuj mnie zjeść. No to mi się udało. Kolejna szar... W ogóle byłoby fajnie, jakby on tak mógł zszarżować, zjeść to i od tego zginąć. No. Okej, okay, walnijcie macką. Gdzie jest ssanie obiadu? O, teraz. Nie, teraz była szarża. Jezus Maria, co mam zrobić, żebyś zachciał dzisiaj mnie zjeść? Propo. No widzicie, to idzie od razu. No, bum. Zgaga zbyt mocna weszła. No i pięknie, toporkiem. W sumie nie wiem, czy on teraz spudłowała, czy nie. Dawaj jeszcze drugie. No jeszcze drugie, furio! Gdzie to z tą zabawa? Ale kurde, nawet się nie spojrzała na niego. O, tam jakiś przedmiot jest. O proszę, władca podziemi już. Szczerze, nie spodziewałem się, że on już się pojawi. Już czwarta esencja. W tym marnym świecie zostało już tak niewiele niespodzianek. Czyż to nie jest smutne? Jak na razie mam dość niespodzianek. Brzmisz jakoś dziwnie. Coś się stało? Proszę, to dla ciebie. O, bez gadki? Esencja bez ruchu. Dlaczego? Kwestionujesz moją decyzję? Kwestionuję motywy. Dlaczego władca podziemi dalej uzbraja jednego z czterech jeźdźców? W jakim celu? Trzymaj się swojej ścieżki. Być może z czasem odnajdziesz prawdę. To byłaby wyborna niespodzianka. A póki co, otrzymam więcej zabawek. Jeźdźcze, gdy znowu się spotkamy, tylko jedno z nas przeżyje. O! Zagadkowe. Nie bardzo. Najpierw pomagasz, a teraz grozisz? Precz. Myślę, że to nie była do końca groźba, przynajmniej bardziej jak stwierdzenie faktu. Okej, okay, ale faktycznie coś z nim jest nie tak. W ogóle bez gadki nam dał tę esencję. Esencja bez ruchu pod X-em. O, zajebiście. Chodzę po wodzie. Płonące szczątki. Dobra, tu sobie jeszcze wrócę po ten przedmiot. Demoniczny artefakt. Proszę bardzo, warto było się cofnąć. Teraz nie czekaj, jak wygląda to przejście, też chcę zobaczyć. Dobra, tu. W sumie dobra, może najpierw... A, czekaj, są dwie ścieżki. Tamtędy chyba wyjdę, a tu jest, wydaje mi się, droga do sekretów, więc najpierw obczajmy tą. No mówiłem, że będę mógł skakać po ścianach. Co ci nowość? Super. Nie, ale pięknie.
Ej, wait, a może to jest droga do wyjścia? Dobra, to tak, tam to jest do wyjścia, bo tu już jest do sekretu tylko. Dobra, to jeszcze to sprawdzimy na koniec. Kurde, i co? W kolejnym odcinku kończę DLC-ka w takim razie. Bo to już ostatnia esencja. Małe składowisko Mar, pięknie. O, proszę, kurde. Jak teraz fajnie widzą wrażenia. Ale fajne, mam jakiś taki rozkładany mieczyk. Kawałek adamantynu, pięknie. Ej, no to jest turbo swagerskie. To jest turbo swagerskie, takie rzucenie mnie. Rozłączasz miecz, rzucasz go, żeby se poleciał, po czym go łapiesz. O, jak dobrze, jak naładowany, to dalej chyba leci. No, dalej. No, trochę większy dystans robi. Dobra, i tutaj jest... Tu jest co? Małe składowisko Mar, czyli mech. A tutaj... Też nic. Szkoda. Mam jakiś taki... O, właśnie. Mam taki wewnętrzny impuls, żeby to rozwalać, bo a nuż coś z tego wypadnie. No i okej, teraz w sumie wpadają mi nie krytyki, tylko te. Tylko, czyli wróć, nie magiczne obrażenia, tylko krytyki, ale jest jak, trochę jak do krytyka jest. Znaczy do kontry jest kolor. Adamantowe srebro, czyli kolejny mech. Tutaj. Okej, nie cofam się, tak mi się wydaje. Dobra, byłoby fajnie. A właśnie, czekaj, co robi atak gniewu? Jestem niezniszczalny! Przez jakiś czas. Ej, jest zajebiste. Niezniszczalny i nietykalny zarazem. Okej, tutaj jakieś dalsze przejście. O! Doczytałem trochę lokację. A i dobra, to jest kolejne z cyklu. Dopóki się nie wyczerpie, to nie możesz zmienić esencji. Okej, to odblokowaliśmy skrót. Wow! Ej, ale to jest cofka! Jak myśmy się cofnęli teraz? Pamiętacie tą miejscówkę? Tędy żeśmy szli po raz pierwszy na tę ziemię kości. To jest to miejsce, które tu znalazłem. Jedno z pierwszych. Z tym. No z tą kamienną przeszkodą. Z tej strony coś się chowa? Za większą ilością przeciwników. Standardowe składowisko Mar, to taki mech. Że jakiś człowiek się tu chowa? Lokacja w sumie, że lokacja, miejsce nawet dobre do schowania jakiegoś człowieka. Ewentualnie wybranego. Zobaczmy. Anielski artefakt, no też dobra rzecz. Wielki kłębek Mar i jestem z tej strony. Wow, to się nazywa dopiero powrót. Ja bym chciał zobaczyć mapę poziomową całego tego świata. I wszystkie te połączenia. Ja teraz właśnie z jednego biomu wróciłem na
dwa inne. Powiedzmy na ziemię kości i na rozdroża. Albo na coś, co prawie podlega pod ziemię kości. No i dobra, ale jeszcze... I poważnie, dlaczego to się zregenerowało? Dobra. I jeszcze... To jedno. Z wami się pożegnam z wielką chęcią. Dobra, tutaj... Okej, to się jakiś czas utrzymuje. Warto wiedzieć. I kolejny anielski artefakt. Ej, ja sobie mogę na takie upgrade teraz pozwolić. Ja mam tych artefaktów. 9 artefaktów. Bajlando. I proszę, wystarczyło tylko w jedną odnogę się udać, żeby takie rzeczy poznać. 46 minut w ogóle minęło. Dobra. Przydałby się Wulgrima jakiegoś znaleźć. Mam nadzieję, że... Dobra, jeszcze ten kawałek się tutaj przejdę. Mam nadzieję, że za niedługo znajdę Wulgrima, bo naprawdę przydałoby się go znaleźć. No, głównie dlatego, że jestem ciekaw, co powie na ostatnie skrzydło. Władca podziemi jest irytujący. A to czemu? Tylko jedno przeżyje. Myślisz, że do tej pory pomagał tylko po to, by mnie zdradzić? Ja zupełnie nic nie rozumiem. Nie ma nic bardziej niejasnego i zagmatwanego niż relacje między wiecznymi. Nie nadążam. O, jesteś taka pomocna. Być może władca podziemi próbuje w jakiś sposób tobą manipulować. Zbić cię z tropu. Albo kompletnie zbzikował, jak reszta tego śmierdzącego świata. Nie wyglądał najlepiej, co? Nie, zdecydowanie. Ale dość. Czas skupić się na misji. Skoro tak każesz, panie. Okej, chyba po raz pierwszy słyszeliśmy, jak obserwatorka się śmieje. Z ciebie sztuka, ale chodzenie do góry to świetne. Dzięki? Chyba? Nie wiem, czy to traktować jako... Czy, wróć, no, może prawdopodobnie był to komplement, no ale... Trochę dziwny sposób ujęty. Serio, gościu? Żegnam. Halo, Wulgrim. Jesteś tu gdzieś w okolicy? A właśnie, jeszcze atak ładowany. Czy ładowany? No. A tak po kontrze. Oj, jak trafia przeciwników, to chyba slowuje, jeśli dobrze zauważyłem. Okej, tu mnie widzę, ciekawe przejście czeka. Jezus Maria, gdzie jest ten Wulgrim, jak go trzeba? O, to jakiś przedmiot schowany. Trochę lipa, nie przedmiot. Wulgrim, please, bądź tu. Niestety nie. Ty, wait a minute. Czy tu? Nie, na pewno tu nie było. Znaczy bym to zebrał. Kawałek adamantynu, no już zwłaszcza coś takiego bym zebrał. Kurde, mam dwie ścieżki, nie wiem, którą iść najpierw. Ale ten zdjęty. Gdzie mnie co prowadzi? Będę się cofam. Jak się czujesz, pani? Mam sporo do przemyślenia. By iść naprzód, musiałam tak wiele zostawić. Czuję, że wiele straciłam, a
a jednocześnie bardzo się zmieniła. Jak to zmieniłaś? Normalnie. Sama nie wiem. Jak to, jak się zmienia? Normalnie jest Wulgrim! Pięknie. Ja się będę musiał jeszcze cofnąć pewnie, ale to już później. Czytaj totalnie kiedy indziej. Dobra, Wulgrimie, pogadajmy. Opowieści o dzielnej furii dotarły do uszu Targona. Pragnie audiencji. To idź, zatańcz mu, zaśpiewaj. Byłbyś zabawny jako błazen. Cóż za komplement, ale to nie ja jestem najpotężniejszym z jeźdźców. No, tak mocą porównując, to furia w sumie też nie, bo najpotężniejszy jest śmierć. Ale okej, kolejny etap Tygla odblokowany. Chyba trzeci już. Dziesiątkujesz ich jak duma. Nikt cię nie powstrzyma. Ty też nie, demon. O, w rzeczy samej jeźdźcze. Esencja bez ruchu otworzyła nowe przejście. Dobrze byłoby je zbadać dla dobra ogółu. Skrzydło bez ruchu. Pięknie. Witaj. Jakby ja mu totalnie nie ufam, Wulgrim na bank ma w tym jakiś swój interes. W sensie jakby my zabiliśmy tych strażników, tej mocy, powiedzmy chyba. Bo my jakby zabijając ich pochłaniamy ich moc i gdzie stąd chyba są te bronie. Ale ja mu totalnie nie ufam w kwestii właśnie tych strażników. On musi mieć w tym jakiś interes. On zawsze ma we wszystkim jakiś interes. No wreszcie fragmenty adamantynu, dziękuję! Mądra decyzja. Dobra, anielskie i demoniczne artefakty. Proszę mi je tu dać. Wiedziałem, że nie będziesz mogła się oprzeć. Zbroja bez ruchu, ta emanująca chłodem zbroja zwiększa moc ataków lodem. Serio? Ataków lodem? To czemu to nie jest esencja lodu, albo esencja lodowa, tylko esencja bez ruchu? Trochę to dziwne, coś jakby okej, okay. Powiedzmy, że w miarę to się pasuje, no ale trochę to dziwne porównanie. Jak sobie życzy, do zobaczenia wkrótce! Wracaj mi tu. No. Dobra, ja mam do kuźni twórcy. Poproszę. I teraz tak, ja się... Chociaż w sumie... Nie, bo uratowałem jakichś ludzi? Chyba nie. Więc tak. Ja się z wami widzę w kolejnym odcinku. Ja teraz lecę do naszego tam koleżki. Ulepszyć sobie wszystkie bronie na plus 6. A w kolejnym odcinku lecimy do pustki i... prawdopodobnie kończymy DLC. Tak więc ode mnie to tyle i do usłyszenia. Cześć!